który przekazał dwa platynowe pierścienie zaślubinowe ufundowane przez Polonię Gdańską, między innymi przez rodzinę Leszczyńskich i Racinieckich. Dwa pierścienie, które stały się niezwykle symboliczne. Na placu pojawią się dwie bardzo ważne osobistości. Osoby, które z ramienia państwa uczestniczyły w akcie zaślubin, a był to Wincenty Witos i minister Stanisław Wojciechowski. Pierwszy znany działacz ludowy, późniejszy trzykrotny premier rządu polskiego. Drugi zaś Stanisław Wojciechowski, w tym dniu minister spraw wewnętrznych. Podjechali na plac limuzyną Ford T, bardzo znanym, jednym z pierwszych tego rodzaju samochodów. Cała delegacja udaje się w stronę wody. Dziś Odry, wówczas wód Bałtyku. Do delegacji dołączają marynarze, tak jak i wówczas. Dzisiaj w rolę marynarzy wcielili się studenci Wyższej Szkoły Morskiej. Na drodze generała Hallera stanął rybak pomorski Kaszub. Panie generale, przekazuję ci straż nad polskim Bałtykiem. Uzbrojony we wiosło i sztandar Polski przekazał symboliczną straż nad Bałtykiem w ręce marynarza polskiego. Nazywał się Jakub Myślisz. W imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej ja, generał broni Józef Haller, obejmuję w posiadanie ten oto nasz prastary Bałtyk Słowiański. Zaślubiam cię na znak rzeczywistego i wiecznego naszego panowania. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje, żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. Po słowach tej przysięgi generał jeden z pierścieni założył na swój palec, drugi wrzucił w odwęty wody. Wszystko to odbyło się przy salwach honorowych, armatnych i karabinowych. W imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej ja, generał broni Józef Haller, obejmuję w posiadanie ten oto nasz prastary Bałtyk Słowiański. Zaślubiam cię na znak rzeczywistego i wiecznego naszego panowania. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje, żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. Po słowach tej przysięgi generał jeden z pierścieni założył na swój palec, drugi wrzucił w odwęty wody.
Wszystko to odbyło się przy salwach honorowych, armatnych i karabinowych. Słyszeli, generał Haller i jego rybacy przewidzieli, że 25 lat po jego akcie zaślubin i Szczecin będzie należał do Polski. Co na Polsce! To jest koniec inscenizacji. Wszystkie grupy biorące udział prosimy do okolicy czołgu i samochodu. Państwo natomiast, jeśli mają ochotę, mogą zrobić sobie zdjęcia. W dzisiejszej uroczystości wzięły udział następujące inscenizacje, następujące grupy. Nasza Szczecińska drużyna Grodu Szczegółowa, załoga Fortu Gerharda ze Świnoujścia, teatr inscenizacji historycznych, gdzie szczególne uznanie dla pana Daniela Wojny Iwańskiego, Muzeum Wołu Pomorskiego w Wałczu, Grupa Warowna Bastion z Polic, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia, która przywiozła nam wspaniały czołg, pan Janusz Wejman ze Szczecinka, który przyjechał do nas Fordem T, w rolę żołnierzy kalerczyków w błękitnych mundurach wcielili się żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała broni Józefa Hallera w Szczecinie. Marynarzami byli studenci Wyższej Szkoły Morskiej, a w szeregach naszego wojska wystąpiły najmłodsze roczniki 7 Liceum Ogólnokrotowego imienia Kamila Baczyńskiego w Szczecinie. Podziękowania też dla Leszka Budyłowskiego i Stowarzyszenia Zachód 44. To będą dla państwa i Górkurek. Dziękuję.